Siema serdecznie widzowie na kolejnej ekspedycji. Jestem z Krystianem, jak widzicie, i stoimy właśnie przed opuszczoną kamienicą. Wygląda z zewnątrz fajnie. No i co, bez przedłużania udajemy się do środka, ale przed tym pokażę wam jeszcze, jak ona wygląda z zewnątrz. No i tak to się prezentuje tu z zewnątrz, widzicie. Fajny klimat to ma. Szczególnie w nocy musi to fajnie też wyglądać. Tutaj jest tak trochę, bym powiedział, przypałowo, bo tam widzicie, mamy blok, ale wchodzimy tutaj szybko. Mamy tutaj drzwi, które trzeba, o, tak jak widzicie, trochę mocniej popchnąć i się otwierają. No i jesteśmy w środku. Zamkniemy tak, jak było. A ja włączę sobie tylko lampy. Przyświecisz mi tu, Krystian, bo nie widzę włączników. O, dobra. Jedna, druga, trzecia. Włączymy se na maksa. Nie zamykałeś, możemy mieć problem z wyjściem. Tak myślisz? No wiesz, żebyś tak nie rzucało w oczy, nie? Aha. No mamy tam... Lampa jest. No, mamy. No, jest spoko. Da się wyjść. Tak jest po prostu lepiej, żeby wiesz, się w oczy tak nie rzucało, że to jest otwarte. Tak się nikt raczej nie jest będzie... Jest otwarte, nie? No tutaj mamy wejście do tych ciekawych pomieszczeń. O kurde. Ale jest tu klimat niezły, muszę przyznać. Jeszcze filany w oknach, widzicie, są. Fajnie. Tutaj lustro. Jeden, dwa, trzy. Pozdrawiam serdecznie oczywiście. O kurcze, rowery. Ten jest taki, no, cały, wiesz. No. Łańcuch zardzewiały, nikt dawno na nim nie jeździł, tutaj jest ta sama sytuacja. No, tutaj mamy niekompletny rower, bo nie mamy tutaj... A nie, jest koło, tylko że są wyjęte. O kurcze. Patrz, tu jeszcze nawet licznik jest rowerowy. No. Fajna sprawa. Tutaj kolejny. No, ten już całkiem przyzwoicie wygląda. No. Łańcuch. Nie jest jakiś mega zardzewiały, no leciutko. Tutaj obraz taki ładny. Tutaj za tobą też kolejny obraz. O kurczę. Taczka, rowerek dziecięcy. To są dwa obrazy, ciekawe co jest tutaj. Nie widać nic. W sensie taki mega... Mega dużo bieli tu jest, widać jakieś tam postacie, ale... No. Nie do końca dokładnie, nie? A, ej, a zauważyłeś, że to są dwa te same obrazy, tylko że w innych barwach trochę? Kurde, no. No, to są te same obrazy. Tak. Tylko ten jest bardziej wyraźny tu. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Tu jeszcze choineczkę mamy. Kolejny rower oraz wózek inwalidzki. O kurde. O, ale tu już ten sufit. No. Tu widzicie... Mamy świetny przykład sufitu w złym stanie właśnie. No. Patrz tu, wózek inwalidzki, kolejny rower. O kurde. Nieźle. Te filany w oknach, ale te filany w oknach się akurat w naszym przypadku przydają, bo nie jesteśmy tak widoczni, nie? Z zewnątrz. No. To jest akurat fajne. No, fajnie, fajnie. A tu się sypie, nieźle. Wszedłbyś na to z drugiej strony? Coś ty. Nie ma sensu ryzykować chyba. No. Ja bym się pokusił. No ale czy to jest tego warte? No. Wychodzimy. Okej, sobie jeszcze tu zobaczę tylko. Tu mamy toster w ogóle jeszcze, widzicie. Nie wiem, czy Krystian to w ogóle zauważył. Toster, opiekacz, no opiekacz w zasadzie to się tak fachowo nazywa.
No tutaj akurat przejeżdżało przed chwilą auto, bo tu mamy taką małą uliczkę od razu za oknem. Trzeba uważać, ale mówię, tu jesteśmy i tak w miarę bezpieczni, bo mamy w oknach powieszone firanki, także na spokojnie. No tu za bardzo nie zajrzymy, bo widzicie, cały pokój jest zawalony gratami na wejściu. Dobra, idę do Krystiana. To wchodzimy. Dobra, także tutaj wchodzimy. Zabezpieczenie tych drzwi wyglądało w taki sposób, że mieliśmy tylko... obwinięte właśnie... obwiniętą klamkę takim oto... plastikowym, nie wiem, sznurkiem, nie wiem jak to do końca nazwać. Ale było to tylko takie... po prostu zawiązane, wystarczyło to tylko rozwiązać i popchnąć drzwi mocniej, żeby wejść. Także jesteśmy. A tutaj tak naprawdę na wysokości mojej głowy taki oto żyrandol. Prawie bym w niego przed chwilą przygrzmosił. Zaraz się tam przejdę do ciebie. O, patrzcie, a tu mamy takie skrzynki. Pełno skrzynek drewnianych. No i tu jest trochę już bardziej przypałowo, bo tu nie mamy firany w oknach, także nie będę się tam zbytnio pokazywał. Okay. Krystian tutaj fotografię robi. W życiu nie widziałem takiego grzyba z tym. O jasny gwint. No, ale tu jest grubo. To gadałeś o tym pomieszczeniu właśnie? No. Nie no, tu jest grubo. Tutaj też mamy lekką dziurę w suficie, ale nie jest źle. W tamtym pomieszczeniu wcześniej widzieliście gorszy przypadek. Jeszcze zajrzę sobie tutaj. O, tu widzicie, były takie drzwi przesuwne. Tylko już są trochę rozwalone, więc nawet nie będę ich dotykał, bo obawiam się, że mogłoby to skutkować całkowitym ich zniszczeniem, także nie będę się tego tykał. O kurczę, ale tu jest echo straszne. Nie wiem, czy to słyszycie na nagraniu. Bo tak naprawdę w tym pomieszczeniu nie ma dosłownie nic. Poza tym oto grzejnikiem. Mega duże echo tu jest. Tak naprawdę tu w tym pomieszczeniu nie mam wam co pokazywać. A te przejście mi się mega podoba. Nie jest to takie standardowe przejście, tylko takie widzicie w kolistym kształcie, nie? Jak ci się podoba te przejście, Krystian? Spoko. Fajne, nie? Takie nietypowe. Takie coś innego niż zwykły kwadrat. Dobra. Zwijamy się. Co? Co? Ewakuacja. Czemu? Co tu? My tylko zwiedzamy. Wychodzi stąd, ale okay. Dobra, zwijamy się. Dobra, widzowie, akurat wydarzyła się w momencie, gdy wyłączyłem nagranie, pewna sytuacja, a mianowicie taka, że tam z pierwszego piętra jakiś pan mówi w naszym kierunku, co tu się dzieje. Ja tego nie słyszałem, bo ja byłem w pomieszczeniu dalej, Krystian był bliżej klatki schodowej i on usłyszał jakiś głos i po chwili słychać jakiegoś mężczyznę bliżej nas, który mówi, co tu robicie. Więc postanowiliśmy się stamtąd w takim razie ewakuować. Ciekawe, czy był to jakaś osoba bezdomna? Czy może ktoś, kto tam jeszcze mieszkał, ale mi się nie wydaje, jakby to było jeszcze zamieszkałe. Dziwna sprawa, nie? No. Kurde, ale no ja nie wiem. O kurde. Nie wiem, może tam słyszeliście urywek tego, co ten facet do nas mówił, ale... Mówię, akurat jak to się wydarzyło, to nie miałem włączonego nagrywania i... Ej, ten facet wyszedł, patrz. O kurwa, no.
Patrzcie, nie wiem czy go widzicie. No by tam facet stamtąd wyszedł, widzieliście. O kurwa, ta masakra. No. Nie, ale mówię wam, ja tu nic nie ściemniam, że tam jakiś ziomek nam wyszedł. Naprawdę tak było. Krystian może nawet to potwierdzić, co nie? No. No. No ja też słyszałem, że coś się tam rusza. No ja właśnie nie, ale... Bo ja byłem w tym pomieszczeniu dalej, nie? No. Ty byłeś tam bliżej i ty to pierwszy usłyszałeś. No dobra, no to to byłby niestety koniec tej eksploracji, widzowie. Eksploracja tak, no... Nie. Zakończona przypałem. Zakończona przypałem, nie do końca udana. Aczkolwiek coś się nam zwiedzić udało. Więc nie ma jakiejś tragedii. No i co, no i w takim razie... Do zobaczenia na... Następnej wyprawie. Siema.